Miliony sztuk pizzy trafiają codziennie z działu mrożonek w supermarketach na rodzinne stoły. Na grubym albo cienkim cieście, mięsne albo wegetariańskie. Wygoda sprawia, że są głównym produktem w zamrażalniku. Ale dlaczego smakują świeżo, skoro są mrożone? Produkcja zamrożonej pizzy wymaga wielu maszyn. By zrobić ciasto na blaty, trzeba w wielkim mieszalniku połączyć mąkę, sól, cukier i drożdże z wodą i olejem. Dla smaku dodawana jest mąka kukurydziana. Wymieszanie składników zajmuje maszynie tylko 4 minuty. Ciasto rośnie przez pół godziny, po czym trafia do dzielarki. Mniejsze bryły ciasta wędrują do maszyny, która rozwałkowuje je na placki o grubości 2,5 cm. Lekkie przesypanie mąką chroni ciasto przed przyklejaniem się do mechanizmu. Szereg wałków szybko nadaje ciastu właściwą grubość. Posypane mąką szczotki wygładzają powierzchnię. Następnie kolce z nierdzewnej stali przebijają ciasto o grubości od 7 do 10 mm. Te otwory zapobiegają stawaniu purchli. Wielki wałek z tworzywa z kilkoma okrągłymi formami wycina gotowe blaty pizzy. Maszyna automatycznie oddziela pozostałe ciasto, które zostanie zmieszane ze świeżym podczas następnego cyklu. Przenośnik zabiera krążki do upieczenia. Pieką się przez 2 minuty w temperaturze od 200 do 315 stopni. 6 komór tego pieca automatycznie utrzymuje temperaturę, by każdy blat upiekł się równo. Następny przystanek – sos pomidorowy. Pompa pompuje go ciągłym strumieniem na wałek rozprowadzający. Zgarniak z tworzywa przenosi sos na blaty przesuwające się poniżej. Nadmiar sosu spływa do zbiornika. Stosy startej mozzarelli czekają na rozsypanie. Maszyna do nakładania sera rozrzuca go równą warstwą. W wielkich zasobnikach czekają sterty peperoni, plasterki kiełbasy i inne kawałki mięsa. Wszystko jest rozrzucane na sos pomidorowy i ser. Pizza jest teraz gotowa do kontroli. Pracownicy pobierają wyrywkowo próbki z linii produkcyjnej. Ważą blat, sos, ser i mięso, sprawdzając, czy dozowniki podały odpowiednią ilość wszystkiego. Pozostałe pizze trafiają do tunelu chłodniczego, w którym spędzają 20 minut w temperaturze minus 30 stopni. Przed pakowaniem maszyna owija pizzę w cienką folię. Układ optyczny ogląda każdą sztukę, sprawdzając średnicę i kształt. Maszyna automatycznie odrzuca wadliwe wyroby, zdmuchując je do oddzielnego zbiornika. W końcu dźwignia wpycha każdą pizzę do pędzącego obok pudełka. Wszystko jest gotowe do rozpakowania, podgrzania i pokrojenia. Smacznego!